Tajemnice żółwi. Żółwie. Grupa Projekt Film spotkała je podczas wszystkich swoich wypraw, zwłaszcza żółwie zielone. Może więc warto poświęcić im oddzielny film? Dlaczego? Żółwie zawsze jak magnes przyciągały nurków, którzy zastygali z podziwu wpatrzeni w te wspaniałe stworzenia. Cóż takiego w sobie posiadają te zwierzęta, że budzą one tak ogromne zainteresowanie nurków i podwodnych fotografików? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć właśnie w tym filmie. Filmie o żółwiach spotkanych w Morzu Czerwonym. Żółwie są starsze od dinozaurów. Pojawiły się w naturze już na przełomie paleozoiku i mezozoiku około 250 milionów lat temu. Zamieszkują ciepłe morza i oceany strefy równikowej. Największym jak dotąd znalezionym żółwiem jest późnokredowy żółw morski z Ameryki Północnej. Jego szkielet mierzył około 4,5 metra długości. Żółwie są jedynymi kręgowcami z zewnętrznym szkieletem, którego grzbietowa część, karapaks, zwana skorupą, powstała z przekształcenia żeber i ościstych wyrostków kręgów w kostne płyty. Dolna brzuszna część pancerza, plastron, stanowi zmodyfikowany obojczyk i żebra brzuszne. Żółwie posiadają charakterystyczny rogowy dziób, w którym zamiast zębów znajdują się ostre rogowe listwy umiejscowione na krawędziach szczęki. Ich powieki są rozdzielone i ruchome. Żółwie nie mają otworów usznych, błon bębenkowych i ucha środkowego. Stworzenia te żywią się trawą morską i glonami. Całe swoje życie spędzają w morzu. Jedynie samice na krótki czas wychodzą na ląd w celu złożenia jaj. Żółwie zielone mogą pozostawać bez przerwy pod wodą nawet 5 godzin. Żeby zużywać mniej tlenu, ich puls zwalnia tak, że serce może uderzać co 9 minut. Nazwa żółw zielony pochodzi od koloru ich tkanki tłuszczowej. Ich kończyny przypominają płaskie i szerokie wiosła, a na przedniej parze, znacznie dłuższej od tylnej, znajduje się jeden pazur. Karapak zwany popularnie skorupą jest oliwkowo-zielony lub brunatny w żółte plamki lub smugi. Jej długość wynosi nawet 140 cm. Masa ciała żółwia zielonego dochodzi do 500 kg. Samce i samice dojrzewają płciowo pomiędzy 10 a 24 rokiem życia. Ciąża trwa od 40 do 72 dni, zależnie od rejonu, który zamieszkują żółwie. Samice wychodzą na ląd w miejscu swego urodzenia tylko po to, by złożyć od 100 do 200 jaj o średnicy około 5 cm każde do wykopanych przez siebie za pomocą tylnych kończyn dołków o głębokości około 20 cm. Przysypane piaskiem jaja chronione są od przegrzania w promieniach słońca i ukryte przed drapieżnikami. To z nich wykluwają się małe. Te, którym się uda przetrwać, dumnie reprezentują gatunek i zachwycają gości wodnych głębin. Czy wyjaśniliśmy w tym filmie fenomen zainteresowania, jakie wzbudzają żółwie w nurkach? Pewnie nie do końca. Tak naprawdę każdy musi je spotkać osobiście, a wtedy odpowiedź pojawia się sama. Dla nas są piękne i pełne tajemnic.